nas trochę zima, trochę już wiosna. Właściwie nie wiadomo, czy chować narty i wyciągać kajak, ale to, na czym się skupiamy w każdym treningu, rowerowym, biegowym, trochę jeszcze na nartach, to siła, bo uważamy, że jest to jeden z kluczowych, jeśli nie najważniejszy element w treningu do długich zawodów adventure racing. Wszyscy mieszkamy około 100 km od gór. Z jednej strony blisko, można raz na miesiąc, może częściej wyjechać, wyskoczyć na wycieczkę, na trening, ale na tyle daleko, że nie możemy tu trenować codziennie. Nie jesteśmy góralami, więc jak tylko się trafia okazja, jesteśmy w Beskidach, to okazji nie marnujemy i treningi zazwyczaj są dość fajne. Dzisiaj już bieg na Baranią Górę. Tutaj źródła ma rzeka Wisła. 7 km ciągłego podbiegu. Takie zabawy z rana. Cześć! Dzisiaj żeńska część teamu, w tym składzie Luna i ja, robimy trening biegowy w Beskidach. Jest fajnie, śnieg, na dole błoto oczywiście, ale pogoda dużo lepsza niż w Chorzowie. Przyjeżdżajcie w góry, jest naprawdę świetna pogoda na trening. Dobra, ale pamiętam ciągłą walkę z tobą, że ty nie wiesz, gdzie idziesz w ogóle. 3, 2, 1, dobra, idziemy. Sprawdź. Jest przejście? Czy jest tam przejście? Dobra, jedźmy, przeskoczymy wszystko. Jest chłodno, zawsze lecimy. Możemy na drugą stronę. A, dobra, to idźmy od ósemki, co? No i lecimy. Silesia Race 2024. W duecie z Arturem. Na trasie profi. Jaworzyń Szczakowej. Co? Cieplutko. Deszcz nie pada. Przelić.
lecimy, ten drugi już na rowerkach. Pierwsze dwa punkty chycone. Chyba jesteśmy drudzy? Coś w ten desy. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, ale kurczę, fajnie się goni. Dosyć szybko. Pogoda dopisuje doskonale. Obowiązki nagrywania są dosyć wykonane. No i przed nami jeden z najciekawszych momentów tego rajdu, bo się będziemy rozdzielać. Nie zostawiaj mnie! Ja sobie bez ciebie nie poradzę, Artur, ja nie wiem, jak my to zrobimy. A ja bez ciebie! Słuchaj, no... Tutaj mamy dwa etapy BNO obok siebie. I ja lecę na tą po lewej stronie, Artur na tą po prawej stronie. Nie wiemy zupełnie, co tam będzie za teren. Środków nie wiem, na ile się będzie dało tam jechać, na ile iść, na ile pchać, na ile ciągnąć. No i lecę sam. Artur jest na drugiej mapie, która jest górę obok. A ja zbieram punkty na górze żelatowa pod Krzanowem. O, a tutaj konkurenci zostawili rowerki. Napiłbym się może jakiejś wody z bidonu, ale oczywiście nie będziemy tak robić. I lecimy dalej. No i znowu razem. Orientacja poszła całkiem sprawnie. Niecałe półtorej godziny chyba się z tym uwinęliśmy. No i teraz w deszczu. W takiej kurde zimnej mrzawce. O kurde, najgorzej. A lecimy na przepok. Jest czysto. A tak się fajnie dzień zapowiada. To było fajnego w tych rajdach przygodowych? To jest przygoda. Etap trzeci. Z buta na skośkę, jak widać. Teraz idziemy na tamtą górę. Na tamtą górę. Chyba. Nie, on powinien być właśnie tutaj. Jest punkcik charakterystyczny. Trzy kropeczki na drzewie, czasami ciężko dostrzegalne z dalsza. Jest. Co my to mamy? To jest 24? No i końcóweczka etapu pierwszego, trzeciego etapu. Szybciej niż się spodziewaliśmy. 15 km, jakieś 2 godzinki padło z hakiem. Nawigacja miała być dość trudna, ale mapa w skali 1 do 50 tysięcy zaskakująco dobrze grała. I lasy się bardzo dobrze zgadzały. No i kończymy ten etap za dnia. Za Esnoka. A myśleliśmy, że będziemy go po ciemku kończyć. No i to git. Wsiadamy na rower i gonimy. Już na pierwszym punkcie lekkie problemy. Próbujemy zlokalizować Lampion.
zasadzie trzy kropeczki na drzewie próbujemy zlokalizować. 50 metrów. No tak, ale kurde, wiesz co, tak, ale ja sobie przypominam, tak samo był zaznaczony ten punkt 24 na trekkingu. No i jedziemy. Już ciemno. No ale cóż, wcześniej się robi ciemno, więc przed jakąś godziną zlało nas dokumentnie. Naprawdę dokumentnie. Więc teraz w lesie jest po prostu karygodne błotko. Co cię widać? O, nice! No. Ja wiem, Andrzej, ty chciałeś, żebym wyczyścił sobie buty, nie? Dokładnie. Cieszę się. Cieszymy się, tak. Wyrażamy radość z powodu kończącego się potwornie długiego etapu rowerowego. Dość powiedzieć, że te 60 km robiliśmy ponad 5 godzin deszczu i takim błocku, że to błocku jak cholera. No ale git, wjeżdżamy do Jaworzna Szczakowej za moment i to i koniec imprezy. Nie wiem, może jakaś zupka?